Papież, bardzo inteligentny człowiek, on przyjechał z bardzo dobrą wiedzą, dokładnie jak wygląda wszystko. Znając bardzo dobrze religię żydowską, znając bardzo dobrze historię, znając bardzo dobrze, jak wygląda konstytucja państwa Izraela i społeczeństwo. To nie jest człowiek, że przyjeżdża z brakiem wiedzy. Nie, wszystko. Ale mówiąc szczerze, był też dyplomatem i to w porządku, bo jednak trzeba być z Żydami i on jest i był, ale nie przeciwko Arabom. I to jest przepiękne. Na jego spotkaniu wspólnym z tymi szejchami, imamami, tymi świętymi muzułmańskimi i rabinami w Jerozolimie. Mi się zdaje, że to było jedyne pokojowe spotkanie na Bliskim Wschodzie w ostatnich 50 lat. Ile wtedy mieliśmy? 52 lata. Jako państwo, dzisiaj 59, tak?